Kubacze w związku z urodzinami dzisiejszymi drugiego Kuby Szymańskiego. Może jakieś życzenia chciałbyś mu złożyć? Niech się dalej rozwija, tak jak się rozwija. A przede wszystkim, żeby zdrowie mu dopisywał naszej złotej rybce, nie? To jest nasza złota rybka i będziemy mieć do niego trzy życzenia. Ale na jeszcze musimy dokładnie doprecyzować te trzy życzenia od tej naszej złotej rybki. Już mu wszystkiego dobrego życzę. Zbieram życzenia urodzinowe dla Kuby Szymańskiego, bo ma dzisiaj urodziny. No, oczywiście dla Kuby jak najbardziej. Zdrówka, szczęście i słodyczy. Krzysztof Fizjo życzy. Zbieram życzenia urodzinowe dla Kuby Szymańskiego. Może chciałby się trener dorzucić do końca. Oczywiście, że tak. Nas tam nie było w tym kółeczku, tym jak tam zrobili chłopacy szpaler. Także wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, to jest najważniejsze. Spełniania marzeń oraz zagrania jeszcze w Ekstraklasie jak najwięcej liczby meczów oraz w reprezentacji U21. Wszystkiego najlepszego. Życzeń dla Kuby Szymańskiego. Nie. Dla dzisiejszych urodzin. Co można użyć? Opalenizny. O, opalenizny można użyć. Gość po urlopie. A coś nie dojechało. Pogodę miał z tobą podobno na wakacje. No czego można życzyć? Przede wszystkim bez kontuzji, regularnej gry i tego, żeby się rozwijał, doskonalił swoje umiejętności. Czy to motoryczne, czy techniczne. Chciałeś zakład dobry zrobił. Nie gram. Nie, ja jeszcze, tak? Weź. Krzysztof, jeden dzień odpoczynku, głodny gry. Zakładnik? Zakładnik? Zakład pogrzebowy Bytom. Panowie, trzeba się modlić, bo w Lizbonie kurydze jest naprawdę niebezpiecznie. Jak to i wygląda. Bania. Pani. Piłki kurwa tak latają. Dobra, możemy trzy zrobić na remis. Trzy na remis, cztery zwycięstwo. 20 pompeczek, panowie. Najbliżej idziemy w dół. Kurwa, to pierwsze nasze dwa trzy. Daję na kamerę. Aj, nota 7, kamyk. Nagrane. Nagrane. Ja nie wiem, czy moja córka 5 lat w pewnicy.
Nie możliwe. Ale on się, on dzisiaj czuje. Dobrze, dobrze. On to ma, on to ma. Kukurydzę pali, kukurydzę. Kukurydza. Chyba miałem to samo wrażenie, że to jest auto, wiesz? Nie pomaluję. Szerenis. Dużo czasu spędzasz nad tymi wolnymi? Nie, już teraz ostatnio nie, po operacji pachwin trochę mniej, ale jeszcze czasami mi zajdzie, jak było widać. No dzisiaj dwa razy ładnie zeszło. Tak, tak. Poczekamy jest. Teraz na w meczu, w meczu tak jeszcze wchodziła, no nie? Właśnie. Tak. Siłka już była. Trzymaj, wypuścić go. Trzymasz, nie? Teraz nie trzymasz? Ale to zrób deskę, a nie. O! No ja to Kubusiowi bym chciał życzyć zdrówka, najważniejsze. Nie wiem, tych występów w pierwszej lidze jak najwięcej, a może i wyżej. I żeby spełnić swoje marzenia. Ja bym chciał życzyć bardzo dużo zdrówka, w szczególności, i dużo występów w pierwszej lidze. I oby znowu się w górę. Co, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. No i żeby był zdrowy, no to będzie najważniejsze. Tak. Przede wszystkim zdrówko najważniejsze jest w życiu. Co, spełnienia marzeń, żeby zagrał gdzieś za granicą. I tyle, żeby się spełnił z każdego dnia na dzień i dążył do celu mocno. Tyle. Przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji swoich jakichś tam celów i tego, co sobie tam założył. Wszystkiego najlepszego, Kuba. Kuba, prezenty już były? Czy wieczorem? Mam nadzieję, że to był początek dopiero. I liczę na prezent od Łukasza, bo to mój najlepszy kolega. A ja, Kuba, obiecuję, że prezent będzie. Kuba, zdradzisz, co oznaczają te dwie siódemki na twoich stopach? Stopach, nogach? Dwie siekiery. Jeszcze raz? Dwie siekiery. Tak? Nie, no, nie, 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 okej. Teraz będę, mam nadzieję, miał na pleca go. No właśnie, też miałem o to zapytać, skoro tak, czy planowana jest zmiana numeru. Już wszystko poszło. Madzia już tam działa. Zobaczymy, jak się spisze. Takie podwójne szczęście trochę, do siódemki. Nie, już szczerze mówiąc, no tak. Chyba, że siódemka szczęśliwa liczba. Tak, po prostu mi się jakoś spodobał ten numer i od młodych lat grałem 77 i tak zostało. No teraz chwilowo miałem 71, bo najbardziej mi przypominał 77 i taki miałem. Ale jak widać, 71 chyba nie był szczęśliwy, więc muszę zmienić. Nawciarze jest sprawa. Ola Synowiec, zdobywając 31 bramek, w tamtym sezonie mocno przyczyniła się do awansu drużyny kobiet. Proszę, oddajcie na nią głos w plebiscycie Mazowiecka Piłkarka Sezonu. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam. Niewielu kibiców jest świadomych, jak ciężką pracą jest praca masera w klubie piłkarskim, szczególnie na takim obozie. No to teraz ma możliwość zobaczyć. Praca od rana do wieczora, pewnie czasami i w nocy. Pierwsi pacjenci, o których przychodzą? No, przede wszystkim przychodzą przed treningiem. Trzeba przygotować, zrobić szybkie wcierki, rozgrzać te mięśnie. Niektórzy akurat stosują kinezy taping, więc no, mamy co robić. Na tym obozie najpóźniej, o której później skończyliście? Żeby tak to zobrazować. O 23. 40? O, 40 nawet. Możecie 40. Nagrywać, bo teraz jest bardzo fajnie, teraz jest trochę lepiej ten masaż wykonywany, nie? Ale w sumie wasza praca też nie tylko same masaże, same nastawianie.
To przygotowujecie też przecież napoje dla zawodników. No co? To tamta pani, która tak uciekła. Uciekła Kasia. No, uzupełniamy się. Tak, się tak, uzupełniamy. Robimy te napoje, odżywki. I tam staramy się tworzyć zespół. Całościowo robimy, ogarniamy wszystko. Nie ma znaczenia, czy napoje, czy obstawa meczowa. Wymieniamy się. A tak z ciekawości, na taki trening na obozie ile taki butelek, ile litrów wody idzie? Na wczorajszym meczu poszło jej 10 zgrzewek. Dużo. Dużo. No ale też na dworzu, może jest rzeczywiście temperatura niekoniecznie już korzystna. 30 parę stopni, więc i chłopacy muszą się to odpowiednio nawodnić. Dobra, to powiedz jeszcze Krzysztof, w tym momencie co się dzieje? No, w tym momencie rozluźniamy akurat grupę kulszowo-goleniową, przewodziciel mięśni dwugłowy uda. Chyba najczęściej u piłkarzy nożnych. Który z naszych zawodników jest najbardziej kapryśny podczas takiego masażu? Nie, myślę, że nie mamy tutaj w drużynie żadnego takiego zawodnika. Czy Kuba dobrze znosi wszelkie bóle? No, można zapytać się, co tam on w tej chwili znosi. Czysta przyjemność. A czy ze względu na urodziny są jakieś lżejsze zabiegi prowadzone, czy jednak pokładamy się? Tutaj no, musimy pracować głębiej na tkankach, więc te masaże nie są to masażami jakimiś relaksacyjnymi, ale są to typowo stricte lecznicze. Przez te głębokie, mocniejsze ruchy uzyskujemy właśnie takie przekrwienie. I to powoduje właśnie, że tkanki są bardziej odżywione, dotlenione, szybciej się regenerują. A z ciekawości jeszcze zapytam naszego fizjo. Tutaj właśnie, który z zawodników może jest najbardziej kapryśny, najbardziej marudzi podczas zabiegów? Każdy z nich jest odrębną jednostką, każdy inaczej znosi pewne zabiegi, ale nasza współpraca naprawdę jest na fajnym poziomie, fajny kontakt zawsze łapiemy, także nie można określić żadnego z chłopaków, który marudzi bardziej, więc nie. Ale do mnie dotarły słuchy, że nasz fizjo nie jest zbyt delikatny, więc pewnie gdzieś tam jęki bólu by się pojawiało. Czasami trzeba rzeczywiście wykrzesać z nich troszeczkę mocniej nacisnąć, ale generalnie nie jest to robione celowo, nie jest to robione na siłę, więc daję radę chłopaki. Dzisiaj do której tak planujecie? Myślę, że szybko, 23. Nie chcą przyjmować. Tu ostatnio klienta jest otwarte. Dzisiaj na Słowacji jest święto. Więc to się pytanie. To się tutaj pytamy z kosztowa. Więc dzisiaj, skoro jest to święto, chcę wykorzystać i kończymy wcześniej. Kierowniku, zbieram życzenia urodzinowe dla Kuby Szymańskiego. Może kierownik chciałby się dorzucić. Nie chcę.